Dzień dobry Państwu. Szumna nazwa tej akademii to jest po prostu Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Ja mam poza tym swoje poprzednie życie, 30 lat spędzonych w Stanach, w różnych instytucjach uniwersyteckich i rządowych. Przy czym, jeśli chodzi o tematykę tego wystąpienia, to nie ma żadnego znaczenia. Poza tym nie wiem, czy ja Państwu powiem coś ciekawego, bo ja będę mówił o rzeczach takich, których w zasadzie Państwo nie robią, może 1% z Państwa, dlatego że będę mówił o tym nie jak używać tej sztucznej inteligencji, tylko jak edukować ludzi, którzy ją tworzą, a to jest zupełnie inny biegun. I poza tym, tak jak widzę, ja nie jestem kimś takim specjalnie predestynowanym do jakby ubarwiania swojej prezentacji. Jako inżynier komputerowiec nie mam tendencji do włączania specjalnie elementów graficznych, także to będzie wszystko bardzo suche, ale może Państwo coś z tego skorzystają. Chodzi o to, że jakby postanowiłem zbadać swoich studentów informatyki w specjalnym kursie programowania algorytmów i struktur danych, jak oni odbierają to, co mają zaoferowane przez ChatGPT i inne te narzędzia, powiedzmy, sztucznej inteligencji. Poza tym właśnie nie należę do ludzi, którzy mają problem ze wstawaniem rannym, powiedzmy godzinie 6, pół do 7. Mam problem z chodzeniem spać o godzinie 6, pół do 7 po całej nocy programowania, więc to będzie coś zupełnie innego niż w tych wszystkich prezentacjach, które miałem okazję tutaj obejrzeć, zresztą znakomitych, ale podchodzących do tematu z zupełnie innej strony. Nie mam w zasadzie, w ścisłym sensie, nie mam żadnej hipotezy. Wiem, że jest pewien problem, że chcę zbadać percepcję studentów w zakresie używania narzędzi sztucznej inteligencji do programowania, ale nie jest to hipoteza w ścisłym sensie akademickim. Jest jakiś problem, więc będę mówił o tym, jak przygotowałem ten problem, o eksperymencie, który powinien coś jakby znaleźć, coś wyłowić z tej całej afery programistycznej przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji i opowiem o tym, jak studenci to oceniają. Więc tak, pytanie właśnie, które nie jest hipotezą, czy użycie ChatGPT i innych narzędzi sztucznej inteligencji ma sens? No więc zacząłem od tego, że przeprowadziłem własny test tego narzędzia do programowania, który zaraz przed chwilą przedstawię i przeanalizowałem literaturę przedmiotu, czyli użycie czata w programowaniu. No i tu jest taki krótki program, który zadałem kiedyś czatowi GPT do rozwiązania. To jest funkcja rekurencyjna, czyli funkcja, która wywołuje sama siebie. W drugiej linii mamy nazwę print r. To jest funkcja, która w czwartej linii wywołuje sama siebie. I przedstawiłem czatowi problem, jaki będzie. Zresztą zaraz o tym opowiem. To jest program główny, który w linii czwartej od dołu wywołuje tę funkcję. Rekurencyjnie, czyli funkcja wywołująca sama siebie. No i co od tego czata otrzymałem? Otrzymałem to, że pierwsza odpowiedź była błędna, więc ja ją potem poprawiłem. Druga odpowiedź też była błędna od tego wielkiego, doskonałego czata GPT.
No i jak mu podałem dobre rozwiązanie, no to mnie przeprosił i już się nauczył tego. No więc tego typu narzędzia mają właśnie to do siebie, że jeżeli Państwo tutaj je używają we wszystkich tych zastosowaniach, gdzie uważacie, czy w edukacji, czy w biznesie, czy gdziekolwiek, że one dają Wam duże możliwości, co jest prawdą, niestety w takim stricte kodowaniu czy programowaniu one nie są zbyt użyteczne. Tym niemniej studenci zawsze ich używają i tego nie można im zabronić, bo nie ma po prostu możliwości sprawdzenia. Zresztą głównie z tego powodu mam też bardzo sceptyczny stosunek, daleki od entuzjastycznego do jakości tych narzędzi sztucznej inteligencji. W tym wąskim zakresie, o jakim mówię, ale zresztą też w innych zastosowaniach. Na przykład zachęcam Państwa do przeczytania takiego artykułu, który opublikowałem na zupełnie inny temat w Twórczości z ubiegłego roku, numer 10. Twórczość to jest czasopismo literackie o wpływie sztucznej, w nawiasie pół inteligencji, na dzieło literackie. No i teraz wracając do naszego tematu. Przeanalizowałem również literaturę. Jest duża liczba, to nie wszystkie, które tutaj podałem, 60, to jest te, które zdążyłem przeczytać. Więc jest bardzo dużo artykułów na temat użycia ChatGPT i innych narzędzi tego rodzaju, narzędzi AI w nauczaniu programowania. No więc po tych analizach stwierdziłem, no, że jednak warto przeprowadzić taki eksperyment, ażeby dowiedzieć się, powiedzmy na własnej skórze, jak użycie tych narzędzi wpływa na nauczanie programowania w przedmiocie algorytmy i struktury danych. O co w tym eksperymencie chodziło? No jest taki termin, który nie będę wyjaśniał, to jest struktura danych o nazwie kopiec binarny. Postanowiłem dać studentom takie zadanie. Zresztą najpierw ich tego nauczyłem i mieli na początku zadanie własne na zajęciach bez dostępu do internetu, na ćwiczeniach, napisać taki program, więc czegoś tam się nauczyli i w drugim kroku pozwoliłem im użyć internetu i nie tyle pozwoliłem, ile nakazałem użycie narzędzia do napisania implementacji tej struktury o nazwie kopiec binarny. Podałem im specyfikację, którą mieli zadać czatowi, aby napisał implementację tych funkcji, implementację, czyli realizację, mówiąc ludzkim językiem. I przetestowanie tych funkcji, to jest funkcja wstawiania elementu do kopca, pobierania elementu z kopca, usuwania elementu z kopca i sprawdzania, czy ten kopiec jest pusty. No niestety muszę Państwu pokazać ten kod, który dostał ChatGPT, ażeby napisał implementację tych funkcji, tych czterech u dołu, insert, extract, max, get max i is empty. No i studenci mieli za zadanie przedstawić pełen dialog z czatem, kod programu testującego, który ten czat napisał i zrzut ekranu z wykonania tego programu testującego. To taki był eksperyment. I teraz o co chodziło? O to, ażeby studenci wyrazili swoją opinię na temat tego eksperymentu, tego doświadczenia, opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Zadałem im 8 pytań, grupa była mała, ale to była wystarczająca ilość osób do jakiejś analizy. Pytania podzieliłem na dwie kategorie, dotyczące techniki użycia tego czata i dotyczące opinii na temat narzędzia. No i teraz, żeby tego za długo nie ciągnąć,
kilka relacji studenckich. Jedna dotycząca techniki. Pytanie brzmiało, ile trzeba było zadać pytań temu narzędziu, aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź. To jest uzyskać kod nie wymagający poprawek. No, okazało się, że według relacji studenckich jedno lub dwa pytania, dwa lub trzy, cztery i więcej, były te odpowiedzi tak podzielone mniej więcej równomiernie, a więc jedna trzecia w każdej kategorii. Czyli ten czat nigdy nie rozwiązuje problemu bez dialogu, jeśli chodzi o te problemy kodowania czy rozwiązywania problemów programistycznych. Inne pytanie, jakiego rodzaju poprawki to były? No więc było kilka odpowiedzi trywialnych, takie jak znamy zmiany nazw, stylu czy czytelności wyników, ale były też konieczne poprawki w tych programach dostarczanych przez ChatGPT. Konieczne poprawki takie techniczne, jak zmiana typu danych lub funkcji, dodawanie bibliotek. Ten chat był bardzo niedoskonały. No i teraz jeszcze było kilka innych pytań technicznych, dwa inne, ale przejdźmy do pytań ewaluacyjnych, jak studenci oceniali to, co się działo w tym eksperymencie. Czy jest sens używać tego narzędzia? No więc taki był rozkład odpowiedzi. Bezwzględnie tak, więcej niż połowa studentów odpowiedziała. Przy czym wyjaśniali to w najprzeróżniejszy sposób, dosyć ciekawy. Jedna odpowiedź to jest tutaj, że to jest użycie narzędzi AI w programowaniu ma sens dla osób, które rozumieją programowanie i wiedzą, jak poprawić kod otrzymany od narzędzia. Albo inna odpowiedź, że to narzędzie po podaniu kodu wyjaśnia go dokładnie i to się bardzo przydaje w rozwiązaniu, ale też potrzebna jest wiedza z programowania, aby wiedzieć, jak to wszystko rozumieć. To jest dosyć ciekawa odpowiedź, że to narzędzie nie krytykuje i nie niecierpliwi się, więc to może być pomocne dla osób, które są wstydliwe bądź mają problem z kontaktem międzyludzkim. To chyba powinni zanalizować dokładniej psychologowie. Następne pytanie, jaka jest percepcja studentów? Czy planujesz w przyszłości sam używać narzędzi AI do programowania? Odpowiedź mniej więcej jedna trzecia na każdy punkt. Zależnie od okoliczności. To były ciekawe odpowiedzi. No i ostatnie pytanie, jakie chciałbym omówić, czy chcecie podzielić się jakąś obserwacją z użycia tego narzędzia w programowaniu? Tylko 2/3 osób chciało się podzielić tą obserwacją. Brzmiało to w niektórych relacjach tak, że użycie narzędzi AI w programowaniu ma ogromny potencjał, ale wymaga świadomego podejścia przez studenta. Ważne, aby nie polegać wyłącznie na AI i nadal rozwijać własne umiejętności, analizy problemów i kodowania. I taka odpowiedź, że AI nie jest rozwiązaniem, a narzędziem. To jest bardzo ważne dla nas właśnie w sensie programistycznym. No, w większości innych zastosowań prawdopodobnie jest tak również. Więc nie można na nich polegać. Na przykład w programowaniu nie miałoby sensu poleganie na narzędziach AI w tworzeniu kodu na przykład dla zastosowań, które mają jakiś związek z bezpieczeństwem, na przykład do sterowania pojazdem, czy statkiem kosmicznym, czy nawet koleją, czy czymś takim, albo defibratorem, więc zastosowania takie, które wiążą się z bezpieczeństwem człowieka, raczej nie podlegają temu tematowi użycia AI. Choć może być to narzędzie pomocne. No i w sumie dla mnie to było bardzo pożyteczne, żeby wiedzieć, jak studenci na to reagują, na zastosowanie narzędzi AI i jak ja mam na to patrzeć i
sugerować użycie tych narzędzi. Więc ogólnie rzecz mówiąc, użycie tych narzędzi w programowaniu, ale takim kodowaniu właśnie hardcore, czyli dla ludzi, którzy kiedyś tam, niektórzy z nich będą te narzędzia rozwijać. To jest bardzo pozytywnie przyjęte. Te komentarze zaskoczyły mnie dosyć, bo nie zawsze studenci chcą się tak wypowiedzieć w ankiecie. Zresztą to była ankieta anonimowa, nie wiem kto na jakie pytanie jak odpowiadał. No i tych punktów tutaj w podsumowaniu mógłbym dodać dużo więcej, ale jedno jest takie konkluzyjne, że zdecydowanie sztuczna inteligencja ma miejsce w tworzeniu oprogramowania i trzeba tego uczyć. Nie ogólnie, tak jak w większości tych wystąpień tutaj, państwo jakby wyłuszczali szczegóły, dlaczego tak ma być, ale chodzi o to, że należy używać sztucznej inteligencji w nauczaniu programowania, a to jest troszkę zupełnie, jak widać, z tego coś innego niż zastosowania ogólniejsze. I to tyle. Dziękuję.